Na program Dasz Bur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Piękną wiosnę, a może końcówkę lata mamy tej jesieni, bo jesień już jest, już pojawiła się w polskich lasach, a generalnie rzecz biorąc już mamy kalendarzową jesień. Jednak pogoda no raczej taka bardziej wiosenna, w niektórych dniach nawet można powiedzieć, że letnia, bo temperatury w październiku powyżej 25 stopni robią wrażenie. Dzisiaj nie jest aż tak ciepło, chociaż świeci słońce. Deszcz nie pada, więc to też bardzo dobrze. Niestety rykowisko było nieme. Było go bardzo mało. Praktycznie byki nie odzywały się. No i nie było okazji takiej, żeby znaleźć, podejść gdzieś w ciągu dnia do byka, do ryczącego byka. Przynajmniej tutaj w moim terenie. Byli też myśliwi z zagranicy, a więc bardzo często było tak, że mieliśmy wyłączony teren z polowania i nie mogliśmy pojechać tam, gdzie byśmy chcieli. Dzisiaj jesteśmy znowu na polowaniu. Tym razem idziemy poszukać nie tylko jelenia byka, ale być może nawet łanie, bo w tym okresie już powinniśmy zacząć odstrzał tych łań, gdyż no, do końca sezonu na łanie zostało, można powiedzieć, troszkę więcej niż 2 miesiące. No i trzeba ten plan realizować. Dzisiaj zabiorę Was na spacer ze mną, ale będę chciał zaproponować Wam bardzo ciekawą rzecz. Być może wielu z Was, albo niewielu z Was, a może kilku pasjonatów będzie chciało skorzystać z mojej propozycji, ale o tym powiem Wam więcej dopiero później, kiedy pójdziemy na spacer, popolujemy i jak będzie chwila, usiądziemy i pogadamy właśnie o bardzo ciekawej propozycji, którą chciałbym złożyć Wam, moim widzom. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dasz Bur. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Idę sobie po lesie i generalnie rozglądam się nie tylko za jeleniami, ale patrzę pod nogi, czy nie znajdę jakichś grzybów. No bo w tym roku, można powiedzieć, to grzybobranie było bardzo krótkie. I największe grzybobranie było pod koniec lipca, na początku sierpnia, wtedy, kiedy naprawdę mocno padało i było w miarę ciepło. Teraz tych grzybów praktycznie nie ma. Przez cały wrzesień było sucho. No i moje zapasy grzybów w tym roku są naprawdę bardzo malutkie. O ile dziczyzna jeszcze jest w mojej zamrażarce, o tyle te wszystkie najlepsze dodatki, a więc grzyby, nie ma ich za dużo. I liczyłem na to, że kiedy będzie już taka prawdziwa jesień, będzie cieplutko, będzie można znaleźć coś w tym lesie. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, znalazłem dwa grzyby, dwa prawdziwki, ale obydwa były strasznie robaczywe, a więc do niczego się nie przydadzą. Teren, w którym jesteśmy dzisiaj na polowaniu, to teren mocno zalesiony, a więc środek lasu. Nie szukamy jeleni gdzieś przy łąkach, w jakimś takim miejscu, tylko postanowiliśmy przejść się typowo po lesie, gdzieś pobliżu jakichś zrębów, zbiorników wodnych, bo będziemy szli w kierunku jeziorka. Z tyłu zostawiliśmy rzeczkę. Tropów na razie nie znaleźliśmy, ale być może uda się spotkać jelenie.
z moim operatorem i połamały się gałązki. Jakaś zwierzyna w tym gestwie, jak u sobie leży, ruszyła się i poszła. Nie wiemy, co to było. Niezbyt ciężkie, mógł być dzik, ale równie dobrze mogła być jakaś łania, a może byk, może sarna, nie wiem. Zrobiliśmy już całkiem spory spacer. Kawał drogi przeszliśmy. Na razie tu pojawiają się co chwilę tylko strzygi jelenie. Jest ich coraz więcej. Natomiast żadnej zwierzyny niestety nie udało nam się spotkać, oprócz tego jednego miejsca, gdzie tam łamały się gałązki, jak coś sobie poszło. No i cóż, do zachodu słońca mamy jakieś 1,5 godziny, więc niezbyt dużo czasu. Natomiast nie spotkaliśmy zwierzyny, spotkaliśmy jakieś tam pojedyncze tropy, ale niezbyt świeże. No i zastanawiam się, gdzie ta zwierzyna może być. Oczywiście jelenie teraz jeszcze mniej się poruszają i bardziej zalegają przez cały dzień gdzieś tam w jakimś miejscu. Natomiast jak zrobi się zimniej, to one będą się bardziej poruszały. Większy problem z dostępnością pokarmu i jedzenia i wtedy to polowanie na jelenie oczywiście będzie ciekawsze, bo te jelenie będą się bardziej przemieszczały i będą w różnych miejscach. Natomiast teraz staramy się docierać do miejsca takiego, gdzie te jelenie jednak zalegają. Więc gdzieś poruszamy się blisko miejsc, gdzie jest wysoki podszyt i tam właśnie wypatrywać jakiegoś ruchu. Czasami też stoimy i słuchamy odgłosów, czy gdzieś czegoś nie usłyszymy. Być może jakiś byk nam się odezwie, ale wątpię. Chociaż różnie to bywa. Może jeszcze jakiś będzie ryczał. Na razie cisza i spokój. Jedynie spokoju nie dają nam te strzygi jelenie. Więc może to jest dobry prognostyk na to, że za chwilę gdzieś wdepniemy na jakąś chmarkę. O, zobaczcie. Gdzieś tutaj kolejna za ucho próbuje się wkręcić. Denerwujące. Słyszeliśmy odgłosy łamanych gałązek, dodatkowo wrzask ptaków, które zostały spłoszone przez coś, co poszło. Pytanie, co to było? Na pewno coś, bo nigdy w lesie nie dzieje się nic bez przyczyny. Natomiast trzeba też pamiętać, że w tym okresie możemy polować na wiele gatunków zwierząt już. Rozpoczął się sezon na polowanie na sarny kozy. Równie dobrze gdzieś tam kozy mogły przebiec, chociaż one raczej nie płoszą ptaków, natomiast jeleń, dzik jak najbardziej. Stoimy w takim miejscu i wsłuchujemy się, czy jeszcze gdzieś słychać jakieś odgłosy idącej zwierzyny. Za plecami mamy jeziorko, z tej strony bagienko, trzciny. Więc gdzieś tutaj jakaś zwierzyna na pewno jest. Pytanie, czy uda nam się ją odnaleźć. Właśnie przed chwilą miałem sytuację, że wdepnęliśmy na łanie z cielakiem. Leżała sobie tam za krzakami. Nawet jej wtarło nie zdążyłem zobaczyć. Podniosła się, także ona musiała mnie obserwować, kiedy szedłem tutaj. Mimo, że wcześniej obejrzałem sobie ten teren, tej nie zauważyłem. No i poszła. Niestety zauważyła nas. Ale pozytyw jest taki, że doszliśmy do miejsca, gdzie są jelenie, przynajmniej 2 sztuki.
No i teraz pytanie, gdzie ona poszła. Wiatr mamy taki kręcący, więc on jest raz tej, raz tamtej. Na pewno nie dostała mojego wiatru, tylko mnie zobaczyła. To gorzej. Więc zobaczymy. Wejdziemy sobie ten kwartał, tutaj młodnik i sprawdzimy, czy czasami z drugiej strony gdzieś się nie kręci inna chmarka. No i nasz dzisiejszy spacer dobiegł końca, zapadł zmierzch, nie udało się podejść jeleni. Mieliśmy małą przygodę, gdzie spotkaliśmy łanię z cielakiem, później tą łanię jeszcze między drzewami gdzieś udało mi się kamerą termowizyjną złapać. Na końcu jak szliśmy do samochodu, to spotkaliśmy jeszcze lisa. Po drodze prawdopodobnie gdzieś przez drogę przeszedł nam wilk, ale nie zdążyliśmy go sfilmować, szybko czmychnął. No i cóż, no i nadeszła pora, by porozmawiać z Wami na pewien temat. Chciałbym zaproponować Wam współprowadzenie kanału łowieckiego Daszbur. Szukamy prowadzących kanału łowieckiego Daszbur, a więc szukamy osób, które chciałyby razem z nami pracować, które chciałyby współprowadzić ten kanał, a być może poprowadzić samodzielnie jego część. Może jesteście specjalistami od strzelectwa, może chcielibyście pokazać swoje łowiectwo, jak polujecie, w jaki sposób spędzacie swój wolny czas, a może jesteście specjalistami od rusznikarstwa i macie na ten temat bardzo dużą wiedzę i chcielibyście poprowadzić jakąś część kanału właśnie taką specjalistyczną, gdzie znalazłyby się różnego rodzaju porady, gdzie moglibyście pokazać, jak budujecie jakąś broń, naprawiacie, czyścicie, montujecie montaże, czy też pomagacie innym myśliwym po prostu, żeby ich broń była bardziej sprawna. A może po prostu chcielibyście, podobnie jak ja, pokazywać swoje łowiectwo i pokazać innym, że to bardzo fajna pasja dla każdego, kto kocha dziką przyrodę.
chciałbym, żebyście zastanowili się i spróbowali swoich sił. Oferujemy Wam możliwość prezentacji swoich nagrań, swojego dorobku, czy też tworzenia nowych nagrań, filmów właśnie na naszym kanale YouTube'owym, kanale Dasz Bur. Oczywiście będziemy mieli nad tym pieczę. Ja dalej będę współprowadzącym tego kanału. Nie żegnam się z programem Dasz Bur, nie znikam. Chciałbym zaprosić do współpracy kilka osób, które razem ze mną chciałyby właśnie prowadzić ten kanał, pokazywać swoje łowiectwo i pokazywać to łowiectwo w takim pozytywnym świetle. Oczywiście to jest wielka przygoda, wielkie możliwości, bo kanał łowiecki Dasz Bur ma najwięcej subskrybentów. Na dzień dzisiejszy to jest 50 tysięcy osób, które będą chciały zobaczyć Was. Więc jeżeli zdecydujecie się na to, aby pracować z nami, dostaniecie od razu bardzo dużą możliwość prezentacji swoich nagrań, siebie samego. I myślę, że warto. Myślę, że warto, abyśmy razem wspólnie prowadzili ten najstarszy kanał. Dzisiaj jest taki czas, że być może te 11, prawie 12 lat za chwileczkę będzie, kiedy istnieje program łowiecki Dasz Bur i potrzebujemy być może świeżego spojrzenia, być może fajniejszych nagrań niż moje, być może ciekawszej osoby, może jakiegoś nowego autorytetu, osób, które będą mogły tutaj razem ze mną współprowadzić ten kanał. A być może nawet mieć po prostu swoją część, podobnie jak to robi na przykład Krzysztof Turowski, gdzie ma swoją część związaną właśnie ze swoim programem Stażysta. I być może z czasem będzie tak, że to właśnie Wy poprowadzicie swoją część kanału i będziecie pokazywać swoje nagrania, swoje podejście do łowiectwa. Na początek chciałbym, aby osoby, które chciałyby z nami współpracować, nagrały krótki film, przedstawiły się nam, pokazały kilka rzeczy i wysłały go do nas. Napiszcie, zadzwońcie do nas, powiemy Wam o większej, znaczy przedstawimy Wam większą ilość szczegółów takiej współpracy, ale na początek chciałbym, abyście właśnie nagrali taki filmik o sobie, ze sobą, zmontowany nawet na telefonie. Niech to będzie kilka minut o Was, tak żebyśmy mogli po prostu poznać Was. A później, no później to już będzie czekała Was fajna przygoda. No i możliwość, tak jak mówię jeszcze raz, prezentacji siebie i swojego podejścia, swojej przygody łowieckiej na kanale łowieckim Dasz Bur. W końcu Dasz Bur to pozdrowienie wszystkich myśliwych i podjąłem taką decyzję, że powinno być nas więcej. Nie tylko jedna osoba, czyli ja, która prowadzi kanał łowiecki Dasz Bur, ale w związku z tym, że jest nas ponad 100 tysięcy, to na pewno są osoby, które myśliwi, Diany, może które chciałyby razem ze mną właśnie prowadzić ten kanał i pokazywać, że łowiectwo jest dla wszystkich. Taki filmik o sobie chciałbym, żebyście nagrali kilkuminutowy i przesłali do nas, najlepiej wykorzystując platformę WeTransfer albo AirBridge. Niech to będzie kilka minut. My oczywiście obejrzymy go i zamieścimy te filmiki na naszym kanale, tak żeby inne osoby, które również oglądają program łowiecki Dasz Bur, mogły zobaczyć Was, poznać Was, a po, myślę, że jakimś czasie wybierzemy część osób, a może wszystkie osoby, które się do nas zgłoszą, zaproponujemy im, aby pracowały razem z nami i współtworzyły treści, które pojawiają się na tym kanale. Filmik nie powinien być zbyt długi, myślę, że do 5 minut, tak żeby pokazać siebie, żeby przedstawić siebie i żebyśmy mogli po tych 5 minutach, a być może będziecie go nagrywać na pewno, nie wiem, dzień, dwa, a może za jednym wyjściem, żebyśmy mogli poznać Was troszkę bliżej.
Być może pojedziemy do Was, być może zaprosimy Was tutaj do nas i wtedy wspólnie rozpoczniemy tą przygodę. Możliwości jest bardzo wiele. Będziecie zapewne mogli, pracując razem z nami, testować różnego rodzaju sprzęt. Być może pojedziecie gdzieś na polowanie w teren, gdzie dotychczas nie byliście. Być może będzie tak, że zgłoszą się do współpracy z Wami różnego rodzaju firmy, czy też sklepy myśliwskie, które będą chciały z Wami pracować, abyście pokazywali ich sprzęt, abyście promowali oprócz łowiectwa, oprócz etyki, oprócz pozytywnego wizerunku myśliwego, także sprzęt, który wykorzystujemy na co dzień, bo praca przy takim kanale na pewno się z tym wiąże. A więc jest to na pewno bardzo ciekawe, kuszące, a zarazem odpowiedzialne. Więc zapraszam każdego z Was, kto ma chęć, kto chciałby, aby był bardziej rozpoznawany, aby pokazał swoje łowiectwo razem z nami. Napiszcie do nas, wyślijcie do nas link pod adres mailowy kontakt@dashboardtv.pl. Zresztą te wszystkie informacje również zamieścimy na naszych stronach facebookowych, na Instagramie, po tym jak ukaże się ten odcinek dzisiejszy z naszego dzisiejszego spaceru i ten mój apel, ta moja prośba, czy też moje zaproszenie, tak to nazwijmy, do współpracy. Mam nadzieję, że przyjmiecie to ciepło i przyjmie wiele osób to z zadowoleniem, bo zamykanie kanału na inne treści dzisiaj wydaje się niecelowe, a otwarcie się na nowe możliwości, na nowe osoby jest chyba czymś, co bardzo wiele osób oczekiwało. I właśnie na to liczę. Dzisiaj to już chyba wszystko. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że oglądacie, że byliście na tym krótkim spacerze. No i cóż, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dashboard.